Rekrutacja na studia w Politechnice Wrocławskiej rozpoczęła się 15 maja. Mamy przygotowanych w ofercie blisko 50 kierunków i czekamy na naszych maturzystów z otwartymi ramionami. Przygotowaliśmy dla nich ponad 7 tysięcy miejsc. Nowe kierunki w ofercie naszej uczelni to cyberbezpieczeństwo, inżynieria biomedyczna na Wydziale Mechanicznym, matematyka i statystyka oraz mechanika i budowa maszyn i pojazdów. Rekrutację otwieramy wcześniej po to, żeby kandydat, który jest świeżo po maturze, oczywiście jeszcze towarzyszą mu te emocje związane z maturą, mógł już zapoznać się z naszą ofertą. Oczywiście nie wymagamy podawania w systemie rejestracyjnym konkretnych ocen. Na to przyjdzie czas w momencie, kiedy maturzysta otrzyma swój dokument. Natomiast na razie może się zapoznać z naszą ofertą. To jest czas na zadawanie pytań. Właśnie od wczoraj mamy już rozgrzane telefony do czerwoności. Są pytania telefoniczne, mailowe i po to jest to robione wcześniej, żeby każdy na czas zdążył. Absolwenci naszego liceum przychodzą, zadają konkretne pytania. Bardzo nam miło, że czują się też tutaj u nas w rekrutacji jak u siebie. Poniekąd już na uczelni czują się trochę jak u siebie. Przychodzą, zadają bardzo konkretne pytania. To jest po prostu dobra młodzież. Jeśli mówimy o największym zainteresowaniu w ubiegłej rekrutacji, czyli rok temu, to królową naszej rekrutacji była informatyka. W tym roku w lipcu przygotowaliśmy jako możliwość rejestrowania się aż 4 nabory. Piąty nabór zostawiamy na wrzesień. Jeśli mówimy o terminarzu pierwszej rekrutacji, to system będzie otwarty do 6 lipca. 8 poznamy wyniki.